Mówimy o turyście. Masz słonika. Tak. I teraz tam tą przy wyciągarce wajpę, tak? Zablokuj. O, tak, stronę. O, tak, o, tak. Jedziemy, jedziemy, super. Tam numery macie. Teraz jak zjeżdżasz, trzymaj się lewej strony. Zjeżdżasz, puszczasz, strzępuj na cęgle pierwszy. Na biegu razem, tak? Dawaj, na dół, wód! Puszczę mi, nie? Będzie szybciej, tak? Dobra. Oto? Oto na prosto. Jeszcze niżej dojrzmy. O. Pierwsza pieczątka dzisiaj? No raczej to dzisiaj. Więcej. No będzie więcej. Może my zrezygnujemy w takim razie. Kurczę, na schabowego nie zdążymy, nie? Kręć drugą do mnie. Dobry, no to co się wydarzyło? Czemu bez wyciągarki? Tu wszyscy się ciągną. No bo ja mamy blokadę. Z tyłu. Dawaj do tyłu. Ja pierdzie!
Jak to ma nastawienie? Pozytywne. Ale ja samochodem w Adventure? Nie, gdzie? My turysta, turysta. Trzech turystów. Nudystów. No na brzuchu zapis, no bo kolega za mało gazu dał. Nie przeskoczył. Odpinamy. Delikatnie. Odpinamy tu, zabezpieczenie przekręcamy. Tym razem delikatny, tak? Mocno. Idzie? Testowy? Tak o. Nie, to testo. To delikatne. Testo. Tak. Teraz łapiemy go. Uwaga na palce. Tutaj za to możemy pociągnąć i idzie, tak? Teraz próbujemy. O! Słup! Pas? Gdzie jest pas? Gdzie jest pas? Mierzanka, gdzie jest pas? Pas? Pas, pas! Kolejny z wyciągarka. Tam, gdzie tam tego trzeba. Tego, panie, gdzie? Do tamtego dookoła drzewa, dookoła drzewa i może ciągniemy. Dookoła drzewa. Dobra, chodź. Ja bym nakręcę. Zapraszam tu do pilota, zwijamy, a ja będę liny nawijał. Tamtą ściągarką wstrzymuję. Teraz będziecie mieli lżej. Byłem tak, ten banalnie proste. Jedź! Jedź! Dawaj, 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 chodź, ciśnij, nie tam. Nie mogę iść prosto. Nie, nie u nas. Teraz to panie! To jest wysiadanie. Numerek jest, numerek! Odpowiedni numerek podbijamy. To jest, słonik jest. Ale nie, numerek. Numerek, a numer jeden. No, zerowy. Poszło! Pierwsza zdobyta. Ja! Yeah. Ogień! O tak, on jedzie, jedzie. Wiesz co? Tędy jest źle. Chyba musimy tędy zjechać. Tędy jest źle. Pieczątka numer 2. Poszło! W pierwszym odcinku? Ja idę rejestrację ściągnąć. Niepotrzebnie samo odpada. Zaraz fajnie, będziemy się śmiać. Najważniejsze, że się podoba. Nie, udało się, przeżyliśmy. To było najłatwiejsze, dalej już jest gorzej. To było najłatwiejsze? Dzięki, stary, nie strasz. Nie, tam był taki pionowy zjazd, tam się spadało w dół twarzą. Nie, super. Jak tam wrażenia? Bardzo fajnie. Jest dobrze. Pierwsza, większa wlepa? Czy już było coś szybciej? Trzecia. Trzecia. Ale uśmiech jest to najważniejsze. Łukasz! Ej! Teraz tę nogę podbić. Czarną ziemię będziemy napełniać. No. Ale to w regulaminie nie było, że tu się jedzie, a nie stoi? Co się stało? Czemu stoicie? Czemu nie jedziecie dalej? A, to nie jest sens, bo nie jedziemy na czas, nie? Co mi dajesz? Bez gazu, bez gazu! O! Podnieść do przodu. Trzeba przyszedł dalej.
jesteśmy tu od godziny i wszyscy stoją, nie wiem czemu. A, to nadrobiliśmy tą godzinę. Słuchaj, próbowaliśmy, próbujemy jakoś ustalić taktykę i okazuje się, że wszystko, co nam przychodzi do głowy, boję się, że to się nie sprawdzi w tym błocku. Właśnie, jeep przejechał, tutaj co się dzieje? Znowu to samo. Jak widać, kierowca wyjeżdżaj. Okej. Czekaj. Zmieni wciągną. To jeszcze działa. Teraz. Można? Dobra. Brawo koła. Hamulec, daj mu gazu, delikatnie. I co? Teraz.
bez gazu w ogóle. W ogóle bez gazu sobie zarył, no pięknie, no zobacz. Misiu! Pierwszy gran! Pierwszy gran! Można, można! Pewnie, że można! Podoba mi się. Fajne zawody. Fajna auta. Ja się boję. Nie, było fajne. Wiesz co się stało? Wiesz co się stało? Zobacz. Redukcja wagi. Zobacz, pokaż. Zobacz. Jeszcze ciepły. Ukręciłem go? Nie, nie ukręciłeś go. Urwałeś go. Jak krzyżaki. No. Pan Maciej Ratyński, twórca marki Jeep w Polsce, mogę tak powiedzieć? No pewnie można tak powiedzieć, chociaż to jest bardzo zobowiązujące. No ja pewnie byłem tym, który rzeczywiście oficjalnie pierwszego Jeepa do Polski sprowadził. Oficjalnie to znaczy na bazie kontraktu z Chryslerem i samochód z pełną oryginalną dokumentacją europejską. Okej, okay. Jak dzisiaj wrażenia po przejeździe, po całym Jeepobraniu pierwszej edycji? No to jest impreza najlepsza, o jakiej można pomyśleć, no. Bo po pierwsze Jeep jest wspaniały, po drugie ludzie, którzy utożsamiają się z Jeepem, także bardzo szybko stają się tacy super. No i tu mieliśmy połączenie tych dwóch żywiołów, prawda? Jeepownicy, Jeepowcy, Jeepersi, no i samochody. Oraz przyszli Jeepersi, ci, którzy dzisiaj staraliśmy się zaszczepić cały ten pomysł na off-road właśnie za kierownicą Jeepa. No jestem przekonany, że to najskuteczniejsza metoda marketingowa. Pokazanie, co potrafi Jeep. Okej, dziękujemy serdecznie za obecność. Bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dzień dobry, tak na gorąco, jak było? Dobrze, ale rozwaliliśmy. Jak to? Co się stało? Ja zaraz do was podejdę. Krzyżak, tak? No, mogło być gorzej, także nie iść. Ale podobało się ogólnie. No i fajnie. Podsumowanie. Bardzo dobrze. Bardzo fajny rajd. Oczywiście części, które były zbędne, odpadły. Z tyłu. Z tyłu. Okej. Okay. Wąż od płynu chłodniczego się spadł. Trzeba było szybko naprawiać. To jest same niepowodzenie. No nie. Jeszcze lina spadła w czasie drogi i się wkręciła w koło przy 7 dychach. Masakra, myślałem, że coś urwało. Trasa się podobała? Podobała. Wybawione? Wybawione. No i super.